Tak, dzisiaj chciałbym zrobić mały odczyt dotyczący solarnej teologii, czyli postrzegania Słońca jako boskiej istoty. Tak więc tłumaczenie, którym się posłużę, jest z mojej książki Theories and Methods of Magic i chciałem zrobić krótki odczyt. Tak więc teologia i metafizyka Słońca, Królestwa Feniksów i Boskiego Ognia. Jakiekolwiek słowa używamy w odniesieniu do boskiego, są skażone wewnętrznym zrozumieniem. Kiedy mówimy o rzeczach pojętnych, oddajemy się sokratejskiej ironii, w której przedmioty, o których nie powinno się mówić i zapisywać, muszą koniecznie takie być. Inaczej są utracone, niewyjaśnione, a ci, którzy posiadają wewnętrzne oko, od razu je rozpoznają. Ci zaś, którzy nie mają mądrości, ulegną swoim uprzedzeniom. A ogromna większość ludzkości nawet nie spróbuje zbliżyć się ani do słów, ani do słuchania, ani do mądrości, ani do prawdy wewnętrznego oka. Saturnin. Fizyczny, obiektywny wszechświat jest badany. Istnieją naturalnie prawa fizyczne. To koncepcja kategorii niepodzielnej całości, którą tu stosujemy. Taka kategoria jest metafizyczna, jako inna, czyli ukryte prawo pomocnicze. Większość tego, czego nie wiemy o świecie. Wyobraźnia może wchodzić tu w bardzo dziwaczne obszary, ale celem jest określenie poprawnych koncepcji, korzystając ze zdolności uważanych za metafizyczne, abstrakcyjne lub stricte intelektualne. W tym podejściu spróbujemy wyodrębnić właściwości metafizyczne Heliosa, czyli widocznego Słońca jako Boga, i wyłączyć Aiona jako trzecie transcendentne Słońce, łącznika nadsłońc, i Hyperiona, czyli drugie transcendentne, znowu kojarzone z egipskim Jaaru. Z właściwości fizycznych i pneumatycznych, które są metaskłonnością, aby Słońce jako jedna z gwiazd wśród niezliczonych innych gwiazd we wszystkich możliwych typach, sekwencjach itd., mogło mieć swoje własne karmana. Karmana zapożyczonego z hindu-buddyjskich terminologii jako inklinacji całościowych poruszeń wasan zabarwiających szakti w świecie zmian i ruchu. Można to powiedzieć o każdym przedmiocie nieożywionym, ale jest różnica między kawałkiem substancji materialnej, z której nic nie wynika, oprócz zmiany swojej substancji w ramach możliwości tej substancji, a Słońcem, z którego wynika cały zamieszkany system w Układzie Słonecznym. Tutaj karman jest rozumiany jako skłonność do zmian i przekształceń ze swoimi właściwościami wynikającymi z istoty, substancji i natury danego przedmiotu. Jako boska inteligencja, jeżeli przyjmiemy taki aksjom, Słońce może być autofaniczne, czyli tożsame ze sobą, samoobjawiające się, a intelekt solarny powinien odnosić się do wszystkich aksjomatów, na których się opiera, aby być integralnym. Możemy myśleć o nim jako o bardzo złożonej sferze geometrycznej w ruchu, gdzie jego rdzeń, warstwy fizyczne, emisje masy koronalnej, hipergranulacja, zdarzenia termojądrowe, promieniowanie itd., czyli zjawiska dotyczące astronomii obserwacyjnej, są cieniem jego filozoficznej istoty z perspektywy fizycznej, będąc absolutnie nierozłączny w tym względzie. Tutaj chodzi o wielkość efektów, jakie filozoficzna istota produkuje w zjawiskowej rzeczywistości. W przeciwnym razie każdy rozbłysk słoneczny byłby uważany za akt gniewu Boga, w którym antropocentryczne, dziecinne fetysze próbują szukać znaczeń tam, gdzie ich nie ma. Jednak nie powinniśmy spłycać filozoficznych istot do procesów prawie fizycznych w procesie reifikacji, czyli uprzedmiotawiania. Przenikają się one nawzajem w kieszeniach entropii, w przestrzeniach topologicznych. Mówiąc konceptualnie, ale filozoficznie, intelektualne istoty utrzymują wyższą pozycję, ponieważ są jakościowo zharmonizowane, aby służyć pewnemu celowi. A wszelkie magiczne, mistagogiczne, pneumatyczne, intelektualne, apolińskie, heliotyczne przedsięwzięcia, w które możemy się angażować, wymagają tego komponentu. Zrozumienie między filozoficznym słońcem a śmiertelnikiem jest najbardziej splecione między wewnętrznym okiem a pneumą. Tutaj rodzi się racjonalne myślenie i porządek z chaosu, apelując do logiki, roztropności i czystości intelektualnej, etycznej. Stoi za rozumem, za srogością prawdy i uczciwością. Jest tak oczywiste jak słońce, jak akadyjscy królowie, którzy mieli głowy lwa i wężowe języki.
metafora. Słońce uderza boskością swojego bicia. Suma jego boskiej obecności wywodzi się z cech i właściwości całości, na ile możemy pneumatyzować i hipostatyzować obserwowalne procesy, używając przy tym metaretoryki, aby powrócić z fizycznego świata do boskiego i dojść do pewnych założeń. W odwrotny sposób wywodzimy fizyczne z boskiego i w tej pętli sprzężenia zwrotnego indukcyjno-dedukcyjnej metody próbujemy określić cechy Boga Słońca. Pomyślmy o martwej materii pozbawionej życia, złożonej z pierwiastków, która poprzez skomplikowaną transformację przez miliardy lat staje się życiem i zasiedla naszą planetę. W przeciwieństwie do tego Słońce jest pierwszym kamieniem węgielnym życia na Ziemi. Już zawiera potencjalny szkic. Z całkowitości swojego potencjału powstaje rzeczywistość. Także jest zbudowane z pierwiastków dostępnych w kosmosie. A tutaj kryje się tajemnica atawistycznej generacji i regeneracji. Metafora. Jajo węża, czyli elementy heliotyczne, materialne wszechświata, generują intelekt Słońca, a intelekt Słońca generuje potomstwo, życie. Z surowo linearnego punktu widzenia związków przyczynowo-skutkowych jest to niekompletnie opisane, więc ten proces musi być współzależny i współwystępujący, współpojawiający się, reprezentując bezszwowy błysk zdarzeń, które są nieprzerwane. Filozoficzne Słońce musi czerpać swój intelekt z istot, czyli to anima mundi, dusza świata, czy transcendentnych sfer, aby otoczyć się chyle, czyli materią, uporządkować i odpychać chaos, aspekt tiamatycznego czarnego Słońca Seta, a tym samym już zawiera boskie nasienie. Tyle jeżeli chodzi o materię. Pojawiają się tu boskie filozoficzne istoty, które zawierają wszystkie potencjały, które mogą stać się rzeczywistością w odpowiednich warunkach, na przykład stając się życiem. Jeżeli spojrzymy na biologię ewolucyjną, czy neurorozwojową biologię ewolucyjną, EVO-DEVO, gdzie bauplan jest konieczny. Nie zakładamy tutaj wszechwiedzącego demiurga czy stworzyciela, ale wbudowane zasady gry, które są pneumatyzowane. To, co samo powstające, jest boskie, ale gra swoją własną grę. Ponieważ zasady je ograniczają i czynią boskim, święty wąż nie wyklułby się z kosmicznego jaja w przeciwnym razie. Oprócz czynnika okultystycznego, Słońce było często przedstawione w Egipcie jako wielkie oko, a wśród Chaldejczyków był to również korytarz ognia do światów transcendentnych, nadsolarnych. W tym drugim przypadku jako brama dla dusz i duchów z trzeciego transcendentnego świata do fenomenologicznego świata, czyli tego, w którym żyjemy. Rozwój zdolności optycznej u zwierząt nie byłby możliwy ani konieczny bez Słońca. Słońce jest obserwatorem swojej własnej perspektywy, ponieważ niejako wygenerowało nas, abyśmy je obserwowali i rozwijali organiczne zdolności do widzenia, optyka, plamki światłoczułe itd. Tutaj żadna ocena nie jest konieczna. Najwyższa polityka Słońca jest istotą naszego istnienia. Widzieć światło Słońca naszymi oczami oznacza odzwierciedlać gwiazdę stricte biologicznie lub fizycznie. Natomiast odzwierciedlać boski intelekt apolliniczny oznacza widzieć Słońce intelektualnie i pneumatycznie. Inteligencja, a raczej intelekt, często kojarzy się z umiejętnością kognitywistycznego myślenia czy emotywnego odczuwania, do których wymagany jest mózg lub umysł, przynajmniej w redukcjonistycznym sposobie ujęcia sprawy. Pozostawmy na chwilę tę oczywistą zależność i pomyślmy o intelekcie słonecznym jako o niezwierzęcym, nieludzkim intelekcie. Wielkim umyśle zawierającym idee a priori platoniczne, które w filozofii matematyki nazywane są typami i są zatem wieczne. Ich reprezentacje są przemijającymi tokenami czy śladami. W jaki sposób je zawiera? Są one manifestacją składni i gramatyki głębokich praw wszechświata. Czy są to zwykłe idee, takie jak gdyby myślał idea wolności? Nie, są to krystalizacje, sublimacje prostoty, wielorakość, które mają swoje własne cechy geometryczne, intelektualne, matematyczne, pełne skłonności natury, etosu, pneumatyzmu, pewnej teleologii, czyli celowości, które pokazują i manifestują się w rzeczywistości.
Ludzka wyobraźnia i procesy pojęciowe obejmują wszystkie możliwe i niemożliwe światy, czyli idee mogą czerpać z nieskończonej biblioteki, ale nieskończona biblioteka jest tylko częściowo znacząca. Jeżeli rozkażemy małpie pisać w nieskończoność, w końcu napisze wielką powieść w jednym z możliwych światów. Ta książka, napisana przez małpę, reprezentuje ideę pojęcia, czyli miejsce, gdzie ludzka wyobraźnia i intelekt pokrywają się z tymi obiektywnie ważnymi prawidłami lub ich przybliżeniami do tych praw wszechświata. W Słońcu także występuje pojedynczość i mnogość, indywidualność i kolektywy, jego słudzy i położnice, jego agathos daimoniony i angeli bonum, jego duchowe inteligencje i wspaniały chór boskości, Trizagion Solarny, objawia się jako skrzydlaty dysk Słońca w apotropaicznej ochronie Sekhmet Hathor Bast. Dysk Słońca przeplatający się podwójnymi wężami ureicznymi spluwającymi na Apofisa, czyli chaos. W ciągłym ruchu przez galaktykę ma swoje miejsce w jeszcze wyższym boskim ogniu, w którym odpoczywa po tym, jak waga materii i chaosu na końcu zniszczy gwiazdę. Dziękuję.